Witam serdecznie. Paweł Harucki, jesteśmy w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Rowerowego Harfa Harrison. Postanowiłem dla Was zrobić kilka filmów odnośnie akurat firmy Mavic, czyli najnowszej kolekcji ciuchów, która do nas zawitała. Czemu postanowiliśmy zrobić to w wersji filmowej? Ponieważ stajemy się coraz bardziej leniwi. To wszystko, co czytamy i widzimy na zdjęciach, nie zawsze jest takie realistyczne, jak faktycznie byśmy oczekiwali. I myślę, że to jest coś fajnego, żeby pokazać Wam, zaprezentować moim jakimś długoletnim zawodowym doświadczeniem, zwłaszcza odnośnie pogody, kiedy robi się zima, zimno, co dobrać, jakie ciuchy dobrać. Dużo rzeczy nie znamy, nie wiemy, co założyć. I myślę, że moje doświadczenie pomoże Wam w tym, żeby ubrać się właśnie dobrze, żeby było nam komfortowo, ciepło, nie za ciepło. Jeżeli się robi za ciepło bądź za zimno, jak łatwo to zmienić w trakcie jazdy, jak się zabezpieczyć. I tutaj zapraszam z kubkiem kawy i po prostu sobie oglądajcie. Zobaczcie, jak nasza kolekcja wygląda, czy Wam się podoba, czy nie, bądź czy chcecie z niej skorzystać, czy nie. Jesteśmy z różnych regionów Polski, nie każdy może do nas przyjechać, a dzięki takiemu filmowi na pewno zobaczycie jakość i jeżeli ktoś z Was to zamówi, to na pewno nie będzie zawiedzony. Ja sam zrobiłem sobie kubek kawy, robię łyka i zaczynamy. Zacznę w dzisiejszym odcinku od bluz, czyli od góry. Są trzy rodzaje męskich bluz, które zamówiliśmy, do których ja przywiązałem dużą wagę, ponieważ wszystkie ciuchy Mavica, które my zamówiliśmy, które uważam, że będą się dobrze sprzedawać, które będą Wam dobrze służyć, przetestowaliśmy. I jedną bluzę damską, która też jest, powiedział, taka wyjątkowa. Czemu, to się za chwilę dowiecie. Dzisiaj chcę zacząć od czarnej bluzy, która wygląda mniej więcej w ten sposób z przodu. Fenomenalnej jakości, ponieważ Mavic, jak wszyscy już wiecie, albo część z Was jeszcze nie wie, bardzo dużo współpracuje z firmą Salomon, która jest na rynku już dziesiątki lat i zajmuje się głównie ubiorem na narty, więc myślę, że mają ogromne doświadczenie i to doświadczenie przekazują tutaj na cyklistów, na rowerzystów, na kolarzy i amatorów i wszystkich nas dookoła wziętych. Bluza fenomenalnie, jak widzicie, jest wykończona. Cena za tą bluzę w detalu to jest 689 zł. Pytanie, czy to jest drogo, czy tanio. Za wysokiej jakości bluzę uważam, że cena jest nienaganna, jest dobra. A ta bluza ma dodatkowy atut, z którego jestem niezmiernie dumny, ponieważ bluza ma dwa w jednym. Co to znaczy? Może być bluzą, ale kiedy staje się trochę gorąco i chcemy zrobić sobie z bluzy kamizelkę, wystarczy zameczkiem pojechać dookoła i w bardzo łatwy sposób odpiąć rękaw i robimy sobie kamizelkę. W każdej chwili możemy tak samo bardzo łatwo to zapiąć dookoła, bezproblemowo, cyk, zameczek, tu się nic, to jest tak wysokiej jakości materiały, zamki, proszę bardzo, i jedziemy dalej, mamy rękawy, czyli jedziemy do podjazdu, przy podjeździe odpinamy sobie rękawy, jest chłodniej, jedziemy pod górę, jest ciepło, na górze zapinamy rękawy, zjeżdżamy. Pytanie, czy 600 parę złotych to jest dużo za bluzę i za kamizelkę w jednym? To sobie musicie już sami odpowiedzieć. Fenomenalny kołnierzyk, który wchłania pot, który nie podrażnia, który jest bardzo miły i tak samo w środku bluza jest świetnie wykończona. Dodatkowy atut, bardzo głęboka kieszeń tutaj. Możemy sobie tu wsadzić naprawdę, proszę, cała ręka mi wchodzi. Ogrom rzeczy można sobie tutaj do niej wsadzić, dodatkowo fajnie, bo jest z przodu odblask. Jak widzicie, taki kwadratowy. Z tyłu trzy kieszonki w standardzie plus odblask. Uważam, że taka bluza to świetny pomysł. Tutaj jeszcze widzimy, pod pachami jest specjalny materiał, który pozwala oddychać, żebyśmy tak bardzo się nie pocili. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tej bluzy, zwłaszcza z rozwiązania tego, żeby odpiąć sobie rękawy w każdej chwili i skorzystać tak samo jako nie tylko bluza, ale kamizelka. Świetna rzecz, odkładam ją na bok, lecimy dalej. Dwie bluzy męskie kolejne, jedna jest czerwona, wygląda tak, góra czerwona, dół czarny i niebieska, góra granatowy dół. Takie dwa kolory wybraliśmy.
do naszej kolekcji. Uważam, że są kolory bardzo uniwersalne, fajne, widoczne przede wszystkim. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, ponieważ coraz więcej gdzieś tych potrąceń. Czasami, jak wiecie, grupy zawodowe jeżdżą w grupie i zdarzają się wypadki, więc bądźmy widoczni. Myślę, że takie kolory, zwłaszcza zimą, a to są zimowe rzeczy, powinny być widoczne. I tu firma Mavic zadbała tak samo o dużo odblasku. Fantastyczny materiał. Myślę, że pod to długa potówka i ta bluza i spokojnie możemy przy zero, przy minusie, minus 5 nawet spokojnie w tym jechać. Standardowo w każdym Mavicu. Fenomenalny kołnierz. To jest tak miłe, że można by do tego się przystulać i przy tym sobie spokojnie zasnąć. Zamki najwyższej jakości. Przy każdym zamku, jak widzicie, jest tak samo. Fenomenalny odblask. Z tyłu jest cała seria odblasków. I to jest to, na co też stawia Mavic, czyli na bezpieczeństwo, na widoczność swoich klientów. Każda bluza ma, jak widzicie, fajne zakończenie. Tu jest fajny napis Mavica, który jest bardzo taki, to jest tak zwana gumka zakończeniowa, żeby nam bluza się nie podwijała, nie zawijała, tylko była zawsze w jednym miejscu. Bardzo ciepła, bardzo ciepła. I zwężenie rękawków, żeby fajnie tutaj przypasowywały, żeby to nie furgotało nam, żeby tam się nie dostawało zimno. Świetna rzecz. Kolejna fajna rzecz. Tak samo możemy wstawić sobie odblask. Teraz są różne aplikacje na telefony i tutaj Mavic właśnie pokazuje tą aplikację na telefon, która pokazuje, że jest światełko, że tu ktoś jedzie, wszyscy kierowcy z tyłu widzą zamek. Tak samo do zamka, tu spokojnie można powkładać sobie rzeczy i standardowo oczywiście trzy kieszonki. Fantastyczna bluza. Cena, myślę, że nie jest też wygórowana, 680 zł za porządną bluzę w świetnej jakości, która nam posłuży na pewno przez lata. Myślę, że to nie jest jakiś duży koszt. I bluza zostawiamy męskie na boku, które my mamy. Trzy modele, trzy fajne modele. Bluza damska. Tu potrzebowaliśmy dziewczyny, która z nami poleciała też do Mavica, która sobie to wypróbowała. Bluza, widzicie, jest w kolorze takim purpurowym, bym powiedział, czerwonym, wpadający w róż trochę. Bluza przede wszystkim widoczna. Bardzo dużo ma, jak widzicie, fajnych takich, to są takie trójkąty, które tak samo są odblaskowe. Więc tu na pewno nas będzie z daleka widać i to jest fajne. Najbardziej jestem szczęśliwy z tej bluzy, patrząc na nią, a już bardziej dotykając materiał. Słuchajcie, to jest taki materiał w środku polar. To jest tak przemiła. To na kołnierzyku to no, naprawdę, to jest... Nie, ciężko mi jest to określić. Bluza jest bardzo ładna, nam się podoba. Bardzo łatwy zamek. Fajnie, bo cała jest opatrzona gumką, która bardzo będzie ściskać nam talię i tak samo nie będzie nam nic ani furgotać z tyłu, ani się podwijać. Rękawy z tego samego materiału są zrobione. Tak samo. Świetna jakość wykonania i wielkie brawa dla firmy Mavic ze współpracą z Salomonem. Świetna bluza. Standardowo kieszonka na zamek i trzy osobne kieszonki. Tak ta bluza wygląda. Do tego wam oczywiście wrzucimy wam wszystkie zdjęcia, żebyście widzieli na internecie jeszcze. Myślę, że zdjęcia plus filmik dadzą wam satysfakcję. Na dzisiaj to tyle. Więcej znajdziecie ze zdjęciami i z opisami u nas na stronie www.harpaharrison.com.pl bądź DC rowerowe. Obserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku, będziemy mieli kanał YouTube, który będziemy prowadzić. Dawajcie pytania pod naszymi linkami, zawsze wam odpowiemy, zawsze wam pomożemy. Serdecznie was też zapraszam na nasze strony. Do zobaczenia w następnym odcinku. Było mi bardzo miło.